O, Gawrit. witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj znajdujemy się w Płucznie, na gospodarstwie mojego szefa. O, a to jest syn szefa. Dada, хорошо. Dzisiaj będziemy kosić trawę, drugi pokos dopiero, druga, no bo ta trawa ogółem jest, nie jest taka jakaś tam przygotowana po to, żeby tam rosło cokolwiek, tylko żeby ją po prostu wykosić, ale zbieramy ją, koniec jedzą. To wyjedzą, reszta idzie na ściółkę i tyle. Mamy sprzęcior już przygotowany, noże założone. Gdzie ty z tym wałkiem idziesz? Ładuję do kabiny. A po co? Weź, nie, no co ty? Tu zostaw go. Gdzie do kabiny z tym? Nie no, dawaj go tu. Na rotacyjną, jak tradycyjnie. Stoi, stanie się zadość. Wałek sipma. Filip idzie już z jego sprzętem. A ja biorę kamerę na głowę i widzimy się na polu. No i dobra. Wszystko mamy. No, podnosimy troszkę jeszcze kosiarę i ruszamy do akcji. Sobie średnią skrzynię weźmiemy i pomału sobie wyjeżdżamy, żeby tu samochodów nie przyhaczyć. Pogoda naprawdę piękna, taka, że normalnie aż w lato takiej nawet pogody nie było. Dlatego musimy ją wykorzystać i wykosić to, co jest. Zobaczymy, co tu da. Może się uda na suche zebrać, a jak nie, to weźmiemy na suchą taką kiszonkę. To się zmiesza z resztą paszy. Zjedziemy sobie, o, tędy sobie zjedziemy. Pomalutku. Wow, ale zabujało. Ale na początku dwa razy dookoła, nie? I rotacyjna z prawej. Żebyś się nie... Guten Tag, meine Freude. Żebyś się nie utopił, nie? Cześć, weź pomóż rozłożyć. No, dlatego przyszedłem. Cześć. Prezes też przyszedł, nie widzisz? No. Cześć. Kurde, czekaj. Nie mogę tego... O, dobra. Cześć, odbezpieczę. O, taki fajny cwancyk. O, ciach i jest zabezpieczone. Teraz zapinamy wałek. Tylko rzeczy zacznij, nie? Andrzej. Co? Rzeczki zacznij. Nad rzeczką. Opada krzeczka. Mieszkało. Kaczka, dziwaczka. Ale to jednak umiesz kładać. Ty, twoja białka się nauczyła. Lecz zamiast 500 zrobić się rzeczki robiła pierwsze wycieczki. Teraz dobrze jest. No ale ty tu świecisz, a ma być widać, jak ty robisz. No jest widać, Filip. Poświęć się dla widzów. O. Idzie normalnie prima sort. Nie ma co się tu szczypać wiele. Kusza nie jest. O kurde, byśmy tylko tu nie dostali. O w mordę. Ja pierdzielę. Jezus Maria. Co tu są za wertepy? To jest tragedia. Żona mnie chyba zapierdzieli, bo kurde, miałem tylko jechać tutaj uruchomić to, bo problem był z wałkiem, ale poradziłem sobie z tym, bo co chwilę krzyżaki pękały, a to po prostu, bo miałem wymieniony krzyżak i po prostu, kurde, te wartepy. A było to spowodowane tym, słabą jakość krzyżaków. Kupiliśmy każdy krzyżak, który był, przy uruchomieniu pękał jak marchew. Po prostu bardzo słabej jakości. No kurczę, krzyżak, który nie wytrzymuje uruchomienia kosiarki, to trochę dla mnie trochę tak jak kpina i nieporozumienie. Ale zakupiliśmy inne krzyżaki, lepsze, i się jakoś udało to uruchomić. No i szef się zapytał, bo ogólnie to miał być kosić Robert, i zapytał, jak ja już tu jestem, czy bym tego po prostu nie skosił. Ja mówię, no pewnie, co, pewnie, że skoszę, no kurczę. Ja tam takiej roboty nigdy nie odmawiam. Tak jak możecie ostatnio zauważyć, Adrian zaczął pracować swoją 60. No i okazało się, że no skrzynia troszkę głośna jest. Wyszło to z tego powodu, gdyż jak zaczynaliśmy ten remont, no to kurczę, było tak liczone, żeby po prostu ją zrobić, żeby chodziła. Adrian w tym momencie tam jeszcze no liczył te pieniążki, bo to każde wszystko drogie jest.
No i chciał, żeby to takie, żeby tak aż takiej astronomicznej sumy nie wyszło. Gdyby wiedział, on mówi, gdyby wiedział to, co teraz wie, to by inaczej to zrobił. No ale co zrobić? Człowiek się uczy cały czas na błędach. No i chce, żeby ją teraz tak jeszcze raz zrobić, rozłożyć. I po prostu będziemy robić, będziemy mogli zobaczyć tam pewnie, myślę, że jeden albo dwa odcinki, jak to tam robimy. Jak to Adrian cały czas mówi, myli się tylko ten, nie, sorry, nie myli się tylko ten, co nic nie robi, więc jesteśmy tylko ludźmi, a że po prostu tryby hałasują, to nie była po prostu trochę chciwość, no i po prostu było... No to się nie dopasowują te koła z na przykład nowego typu, starego typu i troszkę tam rzęsi, ale to tam opanujemy, będzie petarda. My wszyscy byli zadowoleni, a tym wszystkim panom, co tam komentują, że ja i Maciek jesteśmy papudrakami i że nie wiem, że nie potrafimy naprawiać, to powiem wam tak, że ja z Maćkiem naprawdę, my skończyliśmy szkołę mechanik pojazdów samochodowych. No i też tam ciągniki robimy cały czas i nie jesteśmy żadnymi papudrakami, robimy zgodnie wszystko ze sztuką, a że na przykład klient chce tak, a nie tak, to no to kurczę już postawiło w kwestii klienta. I tu ani ja, ani Maciek, no tak zbytnio za to nie ponosimy konsekwencji, bo tak po prostu Adrian chciał i tyle. To jest tylko była i wyłącznie jego decyzja. Więc podziękuję tym wszystkim, co tak komentują ładnie, że jesteśmy tam pod rakami. Jedno z ostatnich okrążeń tutaj już robię. Tak jak kurde strefa ryzyka. Ła, zobacz. Co tu się dzieje? Jeszcze jedno okrążenie tu zrobię. I to będzie finito. No, Robert już grabi sobie, nie? Trzeba... Nagrałeś coś z dronem? Co? Nagrałeś coś? Nie. Czemu? Coś mam z odległości stwierdzone. Jo? A, widzicie, nie będzie nagrań z drona. Sucho jest, fajnie. Dobra, składamy. Pomóż mi złożyć. Czekaj, wyjmę wałek. A wystarczyło tylko normalne krzyżaki kupić, nie? Czekaj. O, dobra. A, nie kliknąłeś ten. No, dawaj. O, jest. Dobra. Finito. My się z wami żegnamy na ten odcinek, już wystarczy. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się oto, jak widzicie, częściowo już rozebrany. Niestety nadszedł ten czas, że się i ten sprzęt psuje. Niby japońska technologia, japońska jakość, ale też nieraz miewa swoje usterki. No dzisiaj coś nieco poważniej będziemy tutaj naprawiać, bo walnęła uszczelka pod głowicą. No i co zostaje nam? Zostaje nam zdjąć głowicę i sprawdzić, dlaczego to się stało. Czy po prostu pękło coś, czy wydmuchało uszczelkę, czy może zupełnie co innego. No to wszystko się okaże, jak go rozbierzemy. Chcę jeszcze zobaczyć, co się dzieje z wtryskami, bo od pewnego czasu mam problemy z odpalaniem, tak jak się działo z moim ciągnikiem, że łapię na dwa cylindry i po prostu no nie może nabrać, nie ma tej siły, kopci strasznie, więc zobaczymy też, co dzieje się z wtryskami, to sprawdzimy u mnie. Co tu wiele mówić? No kurczę, resztę zobaczycie w dalszej części filmu. Ja biorę kamerę na głowę, bierzemy się do akcji. Tak jak już możecie zobaczyć, już częściowo tutaj rozebrałem, wyjąłem tą atrapę światła, akumulator, filtr powietrza, dolot cały. Teraz chcę odkręcić całą chłodnicę, żebyśmy mieli fajne, żebym ja tu miał fajne dojście. Tu już o jeden przewód odkręcony. Tutaj z boku trzeba śrubę odkręcić. O, klucze wziąłem do wiaderka, tak żeby mi nie latały tutaj, bo tu jest kurcze, a pomału ona cała z tym nie wyjdzie. Może by to cały wykręcił. Kurniki to nie miałem wykręcone, ale jestem ciekaw, co tu jest. Czy to siano, czy to słoma, czy to zboże do podgraniania. Sami widzieliście na ilości filmów, ile on tutaj pracuje.
Ale oprócz tego jeszcze świadczymy też nim usługi, jeździmy nieraz na jakieś tam równania czy coś, bo jest mały, gabaryty jego są i pozwalają na wjazd do różnych ciasnych miejsc, na jakieś działki czy coś. Jeden jego jest taki mankament, że jest wąski i strasznie wywrotny. Trzeba bardzo uważać, żeby go nie przewrócić na bok. No jeszcze jedna śrubka i mamy odkręconą tą płytę razem. W zeszłym roku, już chyba 2 albo 3 lata temu, to niestety tutaj przedni most się uszkodził. Przekładnia główna się posypała. Był problem ze zdobyciem tej całej przekładni, ale na szczęście Polska to jest kraj cudów i się udało zdobyć, raczej zdobyć, no wysłać na wzór starą, uszkodzoną przekładnię główną i dorobili nową nam, nawet chyba lepszej jakości niż ta, co było, bo się sprawuje już, nie wiem, z 2 lata, bez zarzutu. No, fajnie chodzi wszystko. I teraz powinno to całe fajnie zejść. Tylko czemu nie chcę, bo wentylator zawadza. Ostatnie śmigło trzeba tu podgiąć. O! I teraz powinno wyjść do góry. Ale jeszcze jest jeden przewód. No, o, tu gumę, ciach i rozbieramy dalej. A co to tu jest? Tutaj chyba powinny być nakrętki, a tu ich nie ma. O, wtryski już mam wyciągnięte, nie szło to za ciężko wyciągnąć ich, nie było żadnego kłopotu. Wtryski same w sobie nie wyglądają najgorzej, ale sprawdzimy je na przyrządzie. Dobra, nowe końcówki trzeba pozakładać, no i powinno chodzić to wszystko. Co tu wiele mówić, no kurczę, myślałem, że może jedno będzie lało, ale nie wszystkie, no to jest masakra, on nie powinien tak robić jak robił. Jak robiły te wtryski, one powinny, jak się tak dodaje, tak pomału, on powinien ładnie tak pyk, tak pomału chrapać tak jakby, ale tego nie robił, tylko lały strasznie i to był powód, dlaczego on nie chciał odpalać na zimnym, dlatego były problemy z tym odpalaniem. Ale jeszcze sobie sprawdzimy świece żarowe, ale to za chwilę wam pokażę, jak to zrobić i wszystko zobaczycie, tak się należy. Ogółem powinno się go jeszcze umyć, ale chyba go umyję, jak już zdejmę głowicę, albo kurczę, może zatkam te otwory i go po prostu umyję trochę. Albo umyję go, jak już będzie głowica zdjęta i wtedy będzie umyte. Dobra. Dobra, i teraz zobaczcie, najprostszym sposobem, aby sprawdzić działanie świec żarowych, weźmiemy sobie taki kabel, to jest akurat minus, o, tak, przykładamy korpus świecy i drugi koniec przykładamy, o, i zobaczcie, się nagrzewa, ale dość powoli, o Jezu, ona jest chyba uszkodzona. To jest ewidentnie do wymiany, tutaj cały korpus się nagrzewa, a się nie nagrzewa sam grot świecy. Zobaczymy kolejną. Ta się cała nagrzewa. Też. I chyba się pokuszę, aby je wszystkie wymienić. Coś tu jest nie halo z nimi. O, ta się w miarę ładnie nagrzewa. O. To jedna jedyna się w miarę nagrzewa.
No jak już widzicie, wszystko przygotowane do wymycia, otwory zaślepione, kolektor sący jest zaślepiony, jest rurą, tutaj nie powinno się nic i tak dostać. Na pompę wtyskową zostały nakręcone przewody, a i tak będzie wszystko i tak jeszcze raz myte przed ponownym montażem, wszystko będzie wymyte, wydmuchane, więc biorę się do mycia. Kurde, czemu się nie mogę brać do mycia? Taki ciągnik to teraz można rozbierać na luzaku, a nie tam kurczy taki upaćkany. Niech to trochę wyschnie. Wyciągam to wszystko, te zaślepione miejsca. Najpierw ciekawi mnie, co z pompą jest, bo podejrzane mi się wydaje. Wszystko już jest odkręcone, więc możemy, o kurde, się wziąć za zdjęcie głowicy, ona praktycznie aż eksplodowała. O, zdejmujemy i diagnozujemy, co tu się wydarzyło. W tym miejscu praktycznie już jej nie ma. No, została zniszczona, po prostu zdewastowana. To jest jakaś katastrofa. I każdy cylindr jest wypalony. To jest jakaś makabra. Kurczę. Kurza stopa. Jakim tu stanie są płoki? Zaraz zobaczymy. Ale masakra jest. To jest silnik ze wtryskiem pośrednim, gdzie bezpośrednio nie jest wtryskiwane paliwo, tylko pośrednio przez tę komorę wirową i ono jest wtryskiwane pośrednio. Zobaczcie tutaj, zawsze, w każdym miejscu koło wtrysków jest wypalone, więc najprawdopodobniej przez lejące wtryski wypaliło uszczelkę. Zaraz zobaczymy, w jakim stanie jest ten tłok, bo kurde, rys na cylindrach nie ma. Będzie chodził. Tylko niestety trzeba wszystko wyczyścić porządnie. I zobaczyć. Z blokiem ogółem nigdy nie ma problemów. Bo on się nie ma jak wykrzywić. Ale ma dość duże wżery tutaj. Czy to jest po prostu brud uszczelki. Uszczelka jest zdjęta. Głowica również. O, przyjrzyjcie się, co tu się stało. Normalnie aż ma kanał wydrążony. Normalnie porażka. I to wszystko przez niesprawne wtryski najprawdopodobniej, bo... No bo przez co? Wysoka temperatura powstała i wypaliło uszczelkę. Tak więc, resztę się dowiecie w dalszej części filmu, jak to zrobili głowicę, zregenerowali i jak przygotowałem blok do montażu uszczelki. Ja się z wami żegnam, na dzisiaj to wszystko, cześć.